Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem z serii Back to School w 2018 roku. Wczoraj wróciłam z Nowego Jorku i dzisiaj pojechałam na zakupy do szkoły. W sumie one były takie trochę nieplanowane, bo pojechałam jeszcze do lekarza i potem pojechałam z mamą właśnie do Tesco, także wszystkie praktycznie rzeczy są z Tesco, tylko tak naprawdę kilka jest właśnie rzeczy, które kupiłam w Nowym Jorku. Tych rzeczy nie ma jakoś super dużo, no bo idę teraz do klasy trzeciej gimnazjum, więc tak naprawdę są mi potrzebne tak naprawdę tylko zeszyty, długopisy, może jakieś podkreślacze i coś w tym stylu. W tym odcinku pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w tym roku, ale w następnym odcinku Back to School pokażę Wam, jak będzie wyglądał cały zapakowany plecak i piórnik, bo nie kupiłam dużo w tym roku rzeczy, dlatego że mam też dużo rzeczy z zeszłego roku, typu ołówki, temperówka, jakieś takie różne pomniejsze rzeczy. Niektóre oczywiście sobie kupiłam też w tym roku, ale nie jest ich tak dużo jak na przykład do szóstej klasy. Także myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać. Punktową rzeczą w każdym roku szkolnym jest oczywiście plecak. Ja w tym roku zdecydowałam się na taki piękny, marmurowy plecak. Kupiłam go w Stanach, w Nowym Jorku, w galerii. Nie pamiętam, jak się nazywa ten sklep, ale jestem w 100% pewna, że nie ma go w Polsce. I taki jest on piękny, marmurowy. Z wszystkich stron ma czarne elementy, w środku też jest czarny, ma tutaj taką właśnie dużą kieszonkę i za nią jest taka jeszcze kieszonka na laptopa i tutaj mamy też taką małą kieszonkę, w której myślę, że dużo się zmieści, bo jest dość pojemna. Sam plecak wydaje się mega pojemny i myślę, że dużo tutaj zmieszczę, także myślę, że na trzecią klasę jest idealny. A jeśli chodzi o ten plecak, to kosztował on około 12-10 dolarów, coś takiego, czyli jest to jakieś 40 zł, waha się między 30 a 50 zł, coś takiego. Dalej, jeśli chodzi o piórnik, oto to taki piórnik, który kupiłam w Targecie za jakieś 2 dolary, 3 dolary, czyli no tak mniej niż 10 zł, do 10 zł max, także myślę, że spoko cena za taki piórnik. Wydaje się bardzo, bardzo pojemny, z racji, że on może być tak nawet mega wypchany i będzie wyglądał ładnie. No i teraz przechodzimy do takich artykułów, które schowamy. No to może zacznę od długopisów. Ja standardowo, jak co roku, kupuję te same moje ulubione długopisy, czyli długopisy z Bika. Niebieskie i czarne, najlepsze długopisy. Piszą mega cieniutko. Dalej, jeśli jeszcze chodzi o takie właśnie pisako długopisy. W tym roku nie kupiłam sobie żadnych flamastrów takich typowo do szkoły, w sensie, wiecie, takie typowo, które wiem, że będę brała do szkoły i będę używała je w szkole, ale za to moja mama kupiła mi takie pisaki. One są jakby takie flamastrowe, ale piszą bardzo cieniutko, także może będę używać je jako takie, wiecie, zakreślacze i coś w tym stylu, a może jeszcze dokupię sobie zakreślacze, bo w tym roku nie kupowałam. Także nie wiem, ale na razie mam zamiar używać tych, bo myślę, że mogą mi się fajnie sprawdzić. Następnymi rzeczami, które również kupiłam w Stanach, to są nożyczki. Ja miałam dwie pary nożyczek i to były takie, wiecie, zwykłe te takie nożyczki czerwono-niebieskie i bardzo je lubiłam, ale one były strasznie duże, już mi się zaczęły, były strasznie duże, już mi się zaczęły troszkę tępić, a stwierdziłam, że i takie ładne były i takie malutkie, zmieszczą mi się idealnie do piórnika, to stwierdziłam, że wezmę miętowy i czarny, malutkie, oburęczne, czyli można zarówno ciąć prawą, jak i lewą ręką, także myślę, że naprawdę fajne. I kosztowały one 2 dolary. Tak.
Kolejną rzeczą są gumki do zmazywania i w tym roku w sumie nawet zapomniałam, ale kupiłam sobie dwie gumki, w sensie, że dwa opakowania gumek. Nie wiem jak to się stało, zapomniałam po prostu, że kupiłam, ale na początku sierpnia, nawet chyba trochę wcześniej, w lipcu możliwe, kupiłam w Sinseju takie gumki za 5,99 i to są gumki zapałki w różnych kolorach. Jak widać. I zapomniałam o tym, że je kupiłam. I w Stanach kupiłam sobie takie marmurowe gumki za dolara. W takim sklepie do 5 dolców. I również w tym sklepie kupiłam takie karteczki samoprzylepne, takie ze zwierzątkami. I mega są słodkie i mega ładne. Także ja lubię bardzo takie karteczki samoprzylepne, zwłaszcza jak można nimi sobie tutaj coś napisać, bo świetnie się sprawdzają, gdy się uczę czegoś z podręcznika i na przykład nie podkreślam sobie niczego, tylko sobie znaczam stronę. To jest fajne. Dalej, w Polsce zwykły, najzwyklejszy korektor. Również rzeczą, którą kupiłam w Tesco, to jest taki 3-pak klei. W zeszłym roku stwierdziłam, że nie będę kupować kredek, bo są mi niepotrzebne w gimnazjum i nie będę z nich korzystać. A okazało się potem, że musiałam sobie dokupić i kupiłam kredki sobie Bambino, bo były mi potrzebne na zajęcia artystyczne. W tym roku nie wiem, czy kredki będą mi potrzebne, ale stwierdziłam, że sobie wezmę. I kupiłam kredki takie Crayola Twisty. One są takie rozkręcane i kupiłam je w Stanach za 3 dolary. I myślę, że będą się dobrze sprawdzać, bo są takie... po pierwsze nie trzeba ich temperować, co bardzo ułatwia, a po drugie jest pełno kolorów, także myślę, że fajnie się sprawdzą. Nawet kolor biały jest, także... I ostatnimi rzeczami z takich artykułów, oczywiście pomijając zeszyty, to są to 3 bloki. Stwierdziłam, że kupię sobie w tym roku bloki, żebym potem nie musiała chodzić po sklepach. No i kupiłam blok techniczny, biały, blok kolorowy, rysunkowy i blok zwykły rysunkowy. Takie 3. No i teraz coś, co w tym roku po prostu tak mi się podoba. Takie śliczne były, że... To zeszyty. Zeszyty z Tesco. Po prostu... W tym roku Tesco zaszalało, były tak piękne zeszyty. Także teraz Wam pokażę, jakie piękne perełki tutaj znalazłam. Większość jest z Interdruka, bo je najbardziej lubię. No i tak, pierwszy to taki z takimi liśćmi i napisem Nature never goes out of style. Taki piękny. Drugi taki kolorowy Stay Beautiful Chic. Następny taki czarno-biały z takimi tutaj dwoma napisami kolorowymi Dream New York City. Następny z serii Botanik, którą również bardzo lubię, ona też była w Empiku i mi się mega sprawdziła. I to jest właśnie taki czarno-biały zeszyt z elementami takimi morskimi, miętowymi i tu jest napisane To plant a garden is to believe in tomorrow. Dalej, kolejny zeszyt to taki huraj, huraj, czyli hura, hura. No i to jest pastel geometric. Następna piękna z ciasteczkami i z tyłu jest life is sweet. Następny zeszyt jest... Kolejny Hakuna Matata, w ogóle strasznie mi się podoba ta seria z Hakuna Matata, jest taka słodka. Następne, nie musisz nic, możesz wszystko. Idealny cytat dla mnie. Kolejny, you are awesome, taki piękny z taką syrenką. Zeszyt, który mi się mega podoba, to jest taki czarno-biały z czerwono-różowymi kwiatkami. Z napisem Forever Love. Następny The Dream is Free, taki piękny jakby
holograficzny. Następny taki z takimi różnymi wzorkami, bardzo wesoły i bardzo wakacyjny. Kojarzy mi się właśnie bardzo z wakacjami. I dwa ostatnie zeszyty i w sumie chyba najpiękniejsze to jeden taki marmurowy notebook i drugi taki również z serii Botanik, różowy z zielonymi liśćmi. Takie dwa ostatnie piękne zeszyty. Także to były wszystkie w kratkę, bo ja zawsze kupuję w linię tylko do polskiego, a resztę to w kratkę. I w tym roku kupiłam sobie właśnie dwa do polskiego, żeby mieć od razu przy sobie i jak mi się skończy, żeby nie musieć być do sklepu, to jeden z Oxfordu. Oxford zeszyty chyba każdy zna. Są bardzo wygodne i bardzo przyjemne, jak się pisze. I drugi taki Make a Wish, bardzo gruby, więc fajnie, bo na polskim bardzo dużo piszemy, także. I ostatnią rzeczą do szkoły jest planer. Bo zawsze sobie kupowałam, to wiecie, takie wielkie planery, które w środku miały pełne jakieś stron i w ogóle. A w zeszłym roku, w szkolnym roku, wzięłam po prostu, miałam chyba trzy planery. Jeden do ciała dostałam od cioci, drugi od taty i trzeci sobie sama kupiłam. I powiem wam, że z ani jednego tak naprawdę nie skorzystałam. Na początku pisałam w dwóch, potem w jednym. I potem już w ogóle nie pisałam. Ale za to pisałam w zwykłym zeszycie. Planer przypominający normalny zeszyt. I otwieram. I to rzeczywiście wygląda jak normalny zeszyt. Tutaj mamy oczywiście na imię i nazwisko. I tutaj mamy normalne dni tygodnia. W ogóle bardzo, bardzo świetne. Także stwierdziłam, że to w tym roku będzie mój cel, żeby prowadzić to przez cały rok. No i tak, to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że jak zwykle wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Back to School, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A ja już się z wami żegnam, do następnego i cześć!